Ponad 25 tysięcy widzów zasiadło na trybunach stadionu Ewood Park. Klubowy skarbnik drużyny Blackburn może być odrobinę rozczarowany, bo wydawało się, że spotkanie z Manchesterem United zgromadzi komplet widzów. Ten mecz zaczął się idealnie dla podopiecznych Marka Hughesa. Strzał z rzutu wolnego Mortena Gamsta Pedersena, kapitalna interwencja Edwina van der Sara, ale później pierwszy do piłki dopadł zawodnik Blackburn David Bentley i w 31 minucie spotkania wynik został otworzony. To był pierwszy gol w tym sezonie tego gracza. Przenosimy się pod bramkę Blackburn. Wayne Rooney na prawą nogę, bardzo mocny strzał, odbija piłkę Brad Friedel, a tutaj jest Louis Sa. 37 minuta gry, 1-1 na Ewood Park. Dosłownie kilka minut wcześniej w bardzo podobnej sytuacji oddawał strzał napastnik Czerwonych Diabłów i piłka o centymetry minęła słupek. Tym razem Sa był już dokładniejszy. W trzech kolejnych spotkaniach Francuz wpisywał się na listę strzelców. Pucharze Anglii, Pucharze Ligi, no i wczoraj na Ewood Park. Ale z remisu goście cieszyli się bardzo krótko. 41 minuta spotkania i fatalne w skutkach nieporozumienie między Rio Ferdinandem a Edwinem van der Sarem. Po raz drugi w tym spotkaniu piłkę do siatki Manchester United posyła David Bentley. Jeszcze do 31 stycznia ten zawodnik był tylko wypożyczony do Blackburn z Arsenalu, ale Mark Hughes postanowił kupić tego gracza i na pewno swojej decyzji nie żałuje. Jeszcze przed przerwą rzut karny dla gospodarzy po tym dośrodkowaniu Stevena Reeda. Piłkę zatrzymał rękami Wes Brown, a Lucas Neal z 11 metrów nie chybił celu. Po 45 minutach Blackburn prowadziło z Manchesterem United 3-1. Druga część spotkania znowu układa się po myśli gospodarzy. Podanie Robiego Savage'a, pytanie, gdzie byli obrońcy drużyny Sir Alexa Fergusona. David Bentley do tej pory uchodził za zawodnika, który potrafi strzelać bramki tylko lewą nogą, ale jak widzimy na treningach nie próżnuje. W ciągu 56 minut Bentley skompletował hat-trick, pierwszy w karierze. Cristiano Ronaldo, dokładne zagranie wzdłuż linii końcowej i wprowadzony na boisko w 54 minucie za Kirona Richardsona Ruud van Nistelrooy zdobywa swoją 17. bramkę w sezonie. Od tego momentu zdecydowaną przewagę zyskali goście. Wes Brown wspaniale asystuje i ponownie daje o sobie znać Ruud van Nistelrooy. Nie było czasu na radość, bardzo szybko odbierał gratulacje Holender. Cały czas jego zespół przegrywał, tyle że teraz już tylko różnicą jednego gola. Oba zespoły spotkały się niedawno w półfinale Pucharu Ligi. Na Ewood Park było 1-1, natomiast w rewanżu Manchester United wygrał 2-1 i to właśnie zespół z Old Trafford zagra w finale tych rozgrywek. Żółta kartka dla Rio Ferdinanda, który w tym spotkaniu grał w drugiej linii. Z konieczności rzecz jasna nie mogli wystąpić w drużynie z Old Trafford tacy piłkarze jak Paul Scholes, Alan Smith, John O'Shea i Ryan Giggs. Rio Ferdinand tego wieczoru nie będzie miło wspominał. W 88 minucie został usunięty z boiska przez pana Phila Dowda za ten brutalny faul na Robin Savage'u. Blackburn, Manchester United 4-3.